Aby przygotować deser lodowy, potrzebne są 3 gałki lodów i 4 truskawki. Natomiast, aby przygotować koktajl, potrzebne są 2 gałki lodów i 6 truskawek. Ramzes chce przygotować desery lodowe i koktajle z co najwyżej 25 gałek lodów i 37 truskawek. Sformułujmy układ nierówności, aby przedstawić tę sytuację. Załóżmy, że S oznacza liczbę deserów, a M liczbę koktajli. I mamy tutaj dwie nierówności napisać. Pierwsza bierze pod uwagę liczbę gałek lodów, a druga liczbę truskawek. Dobrze, zacznijmy może od liczby gałek lodów, czyli tak, no S deserów ma przygotować. Teraz na jeden deser potrzebne są 3 gałki lodów. Czyli na S deserów jest potrzebne S razy 3 gałek lodów plus no M koktajli chcę przygotować i na jeden koktajl potrzebuje 2 gałki lodów. Czyli jeżeli chcę przygotować M, potrzebuje M razy 2. Czyli to jest całkowita liczba gałek lodów i teraz mamy warunek, że co najwyżej 25 gałek lodów, czyli ta całkowita liczba gałek lodów musi być mniejsza, równa, co najwyżej, czyli mniejsza, równa niż 25. Więc to jest nasza pierwsza nierówność. 3S plus 2M mniejsze, równe od 25. No i druga nierówność, zapisz nierówność przedstawiającą powyższą sytuację, biorąc pod uwagę liczbę truskawek. Czyli tak, na jeden deser potrzeba 4 truskawki. Czyli na S deserów potrzeba S razy 4 truskawek. Na jeden koktajl potrzebuje 6 truskawek, czyli na M koktajli potrzebuje M razy 6 truskawek. Czyli to jest całkowita liczba truskawek, jakiej potrzebuje. I chcę przygotować desery z co najwyżej 25 gałek lodów i 37 truskawek, czyli to musi być również mniejsze, równe niż 37. I to jest nasza druga nierówność. No i może sobie sprawdźmy, czyli pierwsza jest 3S plus 2M mniejsze, równe 25. 3 razy S plus 2 razy M mniejsze, równe 25. To była pierwsza. A druga jest 4S plus 6M mniejsze, równe 37. Czyli 4S plus 6M mniejsze bądź równe 37. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.